Witam wszystkich z tej strony Kraszyk. Dzisiaj porozmawiamy o grze z bardzo długim tytułem. Będzie to najlepsze kampanie As the Hope, autorstwa oczywiście jakiego stratego. Z racji, iż Aki jest moim bliskim scenowym znajomym, oczywiście będę w 100% szczery i nie będę zmyślał ani wymyślał różnych dziwnych rzeczy, aby pokazać tę grę tylko w jak najlepszym świetle. Bez zbędnego przedłużania przejdźmy więc do recenzji. Grę rozpoczyna cutscenka, w której mężczyzna i kobieta jadą samochodem do miasteczka Dorset, w którym mają zbadać obiekt o nazwie Hope. Całość oparta jest o badanie zjawisk paranormalnych, a co za tym idzie, sama cutscenka nakreśla nam fakt, iż będziemy spotykać postacie nadnaturalne. Na takowe wydarzenie nie trzeba długo czekać, albowiem dziewczyna zasypia w samochodzie, aby obudzić się w zniszczonym budynku. Biorąc wszystko na początku za przedziwny sen, dziewczyna bagatelizuje sytuację, aby bardzo szybko odbić się od ściany rzeczywistości. Ta niewielka ilość informacji okuta jest w prawie 15-minutowe intro, po którym trafiamy na prawie 10-minutowy tutorial. Gdy rozpoczynamy tak naprawdę 25 minut po kliknięciu start. To jest największy problem Hope. Ta gra nie wie, czy chce być przygodówką w stylu Corps Party z elementami RPG, czy visual novel, które będzie pokazywało nam miliardy linijek tekstu. Jest to o tyle smutne, że cały element grywalny wykonany jest w bardzo przyzwoitym stopniu. A dodatkowo przeszukiwanie różnych elementów oraz wykonywanie różnych akcji jest satysfakcjonujące. Dlatego moment, w którym idziemy przez korytarz, aby zatrzymać się na prawie 10 minut i czytać tekst, po czym idziemy przez kolejne 3 minuty, aby znowu zatrzymać się na kolejne 10 minut i czytać tekst, jest bardzo wybijający z klimatu całej sytuacji. Niemniej pasuje to do postaci naszej kobiety, której imienia dowiadujemy się dopiero na samym końcu gry, ponieważ owa postać jest dość nieogarniętym osobnikiem, że tak się wyrażę. W wielu sytuacjach zachowuje się totalnie nielogicznie. Powiedziałbym wręcz, że teatralnie. W sytuacjach zagrożenia życia potrafi godzinami rozmyślać na temat tego, jak bardzo źle jej w życiu, jak bardzo chciałaby się obudzić z tego snu, zamiast złapać za nóż, który ma w kieszeni. Tym bardziej, że kilkukrotnie już zapewniała się, że to nie jest sen, że to jest jawa i że wszystko, co doświadcza, jest realne. Same dialogi czy myśli bohaterki napisane są dobrze, jednakże jest po prostu ich zbyt wiele. Przez chęć wprowadzenia dużej ilości dialogów, monologów, tekstu, autor nieumyślnie spowodował, iż postać kilkukrotnie informuje nas o jednej i tej samej rzeczy. Skrócenie tych monologów na pewno poprawiłoby znacząco flow samej rozgrywki. Tym bardziej, gdy mówimy o tytule, w którym znajduje się 9 zakończeń, a zabić nas może nawet wejście na nieodpowiedni kafelek. Sama postać wydawałaby się też na pewno bardziej realna, jakby mniej irracjonalna w swoim zachowaniu. Historia Hope, jak i naszej bohaterki, jest jak najbardziej klimatyczna. Poznawanie wydarzeń o środku potrafi naprawdę zaciekawić i choć jest lekko przewidywalne, to uważam, że zostało naprawdę dobrze rozpisane. Hope gameplayowo to jeden z lepszych horroro-przygodówek wykonanych w RPG Makerze, jakie kiedykolwiek grałem. Głównie za pomocą własnego systemu interakcji z otoczeniem. Praktycznie każdy przedmiot możemy spróbować otworzyć, możemy zbadać, uderzyć, wyważyć lub, jeżeli to są na przykład drzwi, krzyknąć i zapytać, czy ktoś znajduje się w środku. Każda z tych opcji powoduje inną interakcję z obiektem. Niekiedy musimy wykonać je również w odpowiedniej kolejności, aby móc wykonać jakąś akcję. W grze występuje ograniczona ilość zapisów, więc aby móc tego dokonać, musimy użyć przedmiotu, którym jest błękitny pergamin. Ten niestety zużywa się po wykonaniu takowej akcji. Co za tym idzie, bardzo ważne jest odpowiednie zapisywanie w odpowiednich miejscach. Interakcja otoczenia nie jest jedyną własną mechaniką, jaką zaprezentował nam Aki. Eksploracja otoczenia bowiem jest połączona z systemem rodem wyciągniętych z papierowych gier RPG. W niektórych sytuacjach, które spotkają naszą bohaterkę, będziemy musieli rzucić kością. Co za tym idzie, do gry wprowadzone zostało troszeczkę losowości. Mechanika ta wykorzystana będzie chociażby przy badaniu pomieszczenia, jednakże najlepiej widać to w przypadku współczynnika siły woli.
Gdy ten spadnie do zera, nasza postać zaczyna odczuwać panikę. W tym momencie będziemy mieli trzy wyzwania polegające na rzucie kością. Jeżeli uda nam się którekolwiek z tych wyzwań wykonać, nasza postać opanowuje panikę i możemy grać dalej. Jeżeli jednak rzuty będą niepomyślne i nie uda nam się wykonać żadnego z wyzwań, wtedy nasza postać popada w pełne szaleństwo i dochodzimy do jednego z 9 zakończeń. Przechodząc jednak do oprawy audiowizualnej, w tym wypadku muszę powiedzieć, że byłem totalnie zaskoczony, jak dobrze ta gra wygląda. Nie tylko same grafiki postaci, czy to terenów, po których chodzimy, wyglądają bardzo dobrze, ale dodatkowo Aki postarał się o własne animacje. Ponadto cała gra odziana jest w bardzo ładnie wyglądające efekty pogodowe, takie jak na przykład mgła, ściemnianie się ekranu, gdy odejdziemy zbyt daleko od okna, czy powszechne efekty ciemności. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, Aki większość grafiki stworzył sam. W przypadku muzyki jest jednak inaczej. W tym wypadku główne skrzypce grają utwory z takich gier jak Corpse Party, Corpse Party 2, Book of Shadows czy Resident Evil 1. Będąc w tej sekcji, nie mogę zapomnieć oczywiście o dubbingu. Ten prezentuje się naprawdę całkiem przyzwoicie. Wydaje mi się, że jesteśmy na dobrej drodze, lecz tego lasu nie ma na mapie. Bo mapa jest stara i nieaktualna? No i? Lasy nie wyrastają od tak sobie z ziemi, nawet w przeciągu kilku lat. Może jest gdzieś łącznik światła lub jakaś latarka. Możliwe, że znajdę tu klucz do drzwi wyjściowych. Niestety nie został dodany do wszystkich kwestii dialogowych naszych postaci, a szkoda, bo moim zdaniem naprawdę pasował. Przyznać trzeba, że zaraz obok dobrze wyreżyserowanych scenek, praktycznie całość klimatu buduje tutaj oprawa audiowizualna. Jest ona wykonana w stopniu bardzo dobrym, a dodatkowo pasuje do opowiadanych historii. I chociaż graficznie Hope wygląda bardzo dobrze i widać, że zostało tutaj przyłożone bardzo dużo pracy i czasu, niestety w przypadku samej gry nie jest już tak dobrze. Gra posiadała dużo mniejszych lub większych błędów, których doświadczyłem podczas mojego playthrough na streamach na kanale. Całe szczęście Aki za każdym razem podsyłał mi poprawioną wersję, dzięki czemu aktualnie większość błędów, które ja uświadczyłem, nie znajdują się już w grze. Prawdopodobnie w momencie publikacji tej recenzji na forum znajduje się już poprawiona wersja, którą bez najmniejszych obaw możecie ograć samemu. Podsumowując jednak projekt, Hope, raczej najlepsze kampanie SD Hope, to projekt z dobrą historią, niesamowitym klimatem i ciekawymi mechanikami. Jeżeli jeszcze zastanawiacie się, czy warto w niego zagrać, to odpowiem wam na to pytanie. Jak najbardziej. Tym bardziej, że to dopiero pierwszy z kilku planowanych rozdziałów. To by było na tyle ode mnie, jeżeli chodzi o recenzję tego tytułu. Następną grę, którą ogramy, chciałbym, abyście wybrali wy. W opisie tego filmu znajduje się ankieta, w której możecie zagłosować. Tytuł, który wygra, zostanie ograny na streamach, a następnie zrecenzowany, tak jak to było w przypadku Hope. Dzięki, że byliście ze mną, dzięki, że obejrzeliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Do następnego, na razie.